W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu, pójdźmy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Wesoły nam dzień dzisiaj,
Gdym Cię żywego ujrzę.
gdy Chrystus Pan zmartwychwstał. Miłośnikom się pokazał. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara. Bogu Ojcu i Synowi, on po wszystkie wieczne dni, niech podaje wiek wiekowi, im tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja, ze zmartwychwstania Twojego Chrysta, alleluja. Módlmy się, Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Podała jej dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle kroć bądź pochwalą, Jezu Maryjności. Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie,
drugiej mszy niedzieli zmartwychwstania dziękujemy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Razem z całym Kościołem śpiewajmy hymn uwielbienia. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy, obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska.
łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbieńcie dary. Okupię swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas Ojce i złym grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju chodzimy, choć poległ z życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Drodzy kapłani, drodzy bracia i siostry, wierni tej parafii katedralnej, drodzy goście, którzy znajdujecie się w tym mieście, aby razem z waszymi rodzinami świętować święto Zmartwychwstania Pańskiego. Nasze myśli przenoszą się do Jerozolimy, do miasta grobu Pańskiego, do Jego grobu, do pustego grobu. Ci, którzy byli w tym mieście i mieli okazję, aby zobaczyć ten grób, niewielką kapliczkę, w której znajduje się płyta na miejscu grobu Chrystusa, w przedsionku, tak zwanym przedsionku anioła, znajduje się część tego głazu, który zakrywał wejście do grobu. Łacinnicy, to znaczy my, nazywamy Bazylikę Grobu Pańskiego właśnie taką nazwą, ale Grecy i plemiona arabskie dały zupełnie inną nazwę tej bazylice. Dla nich, dla Greków, to jest Anastasis, a dla Arabów Kiyama, to znaczy Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego. Nad tą niewielką kapliczką grobu Pańskiego jest wielka kupuła nowego kościoła, późniejszego kościoła, która nazywa się, Grecy nazywają to po prostu zmartwychwstanie, jakby tajemnica zmartwychwstania przykrywa tę niewielką kapliczkę, która oznacza grób pański. Ta tajemnica zmartwychwstania jakby przewyższa tajemnicę grobu pańskiego, pustego grobu, bo w nim nie ma nikogo, nie ma żadnych szczątków człowieka, Boga.
wczesnym rankiem, tak jak podaje ewangelista Jan, udała się Maria Magdalena do grobu, kiedy było jeszcze ciemno. W Ewangeliach o zmartwychwstaniu pierwszorzędną rolę odgrywają kobiety. Także i w tym wypadku nie jest to mężczyzna, który udaje się do grobu Jezusa, żeby adorować zmarłego, ale jest to niewiasta. Ona pierwsza przez te wąskie uliczki Jeruzalem przedostaje się na zewnątrz miasta, tam, aby adorować Jezusa, zmarłego Jezusa. I widzi ten głaz odsunięty od grobu. W Ewangeliach na każdą niedzielę tym takim pierwszym bohaterem każdej Ewangelii jest Chrystus. On uzdrawia, On wskrzesza zmarłych, On rozmnaża chleby, On uspokaja burzę. On jest jakby tym pierwszym protagonistą. Ale gdy czytamy tę Ewangelię dzisiejszej niedzieli, tego Jezusa w ogóle nie ma. Nie ma tego protagonisty, tak jak w każdą niedzielę. Tym pierwszym bohaterem to jest ten pusty grób i płótna zwinięte obok miejsca, gdzie spoczywało ciało Jezusa. To jest ta wielka tajemnica pustego grobu. Ten pusty grób oznacza zmartwychwstanie. Nie oznacza śmierci, ale oznacza życie i zmartwychwstanie. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Na początku tej Ewangelii cała scena rozgrywa się w sposób dość spokojny. Wydaje się, że Maria Magdalena spokojnym krokiem idzie do grobu Jezusa, ale w pewnym momencie, gdy zauważa, że ten głaz jest odsunięty, cała scena nabiera wielkiej dynamiki. To jest to nieustanna pogoń. Ona biegnie do apostołów, tam gdzie oni są tej nocy, tego poranka i oznajmia tę nowinę, że nie ma Pana, że Pana zabrano z grobu. I później ci uczniowie Chrystusa też biegną. Można sobie wyobrazić ten bieg przez wąskie ulice świętego miasta Jeruzalem do grobu Pańskiego. Dwóch uczniów Chrystusa. Dopiero w momencie, kiedy docierają do grobu Chrystusa, panuje pewien spokój. Punktem centralnym tego opowiadania z Ewangelii dzisiejszej to jest ten moment, kiedy wchodzi ten uczeń umiłowany przez Pana i widzi ten pusty grób. I przed nim otwierają się oczy wiary. On zobaczył i uwierzył. Dla ewangelisty Jana ta Ewangelia mogłaby się skończyć w tym momencie, bo to był jakby punkt centralny. Ten najmłodszy, najbardziej bliski Jezusowi uczeń zobaczył pusty grób i zobaczył te płótna, które były złożone
i uwierzył. Do tej pory uczniowie byli prawdopodobnie zamknięci w obawie przed wrogami. Byli zamknięci sami w sobie. W Ewangeliach o zmartwychwstaniu i scenach po zmartwychwstaniu i w tych częściach, które opowiadają o męce Chrystusa, można zauważyć, że z momentem śmierci Jezusa świat przed tymi uczniami się zawalił. Zamknęli się w domu, w wieczerniku. Niektórzy się rozpierzchli. Niektórzy chcieli wrócić, tak jak uczniowie z Emaus, do swojego domu, do swojego dawnego stylu życia. Ale moment zmartwychwstania, a szczególnie moment, kiedy zobaczyli zmartwychwstałego, przemienił całkowicie ich życie. Z tych zabłąkanych apostołów, w tych zabłąkanych uczniów Chrystusa zmartwychwstały tchnął nowego ducha. Z bohaterstwem oznajmiali wtedy prawdę o Chrystusie, o Jego zmartwychwstaniu. Ta prawda o zmartwychwstaniu Jezusa jest fundamentalna dla naszej wiary. Bez zmartwychwstania nasza wiara byłaby pusta. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, pamięć o Nim przeminęłaby tylko po kilku miesiącach czy po kilku latach. Ale On zmartwychwstał. Na świadectwo o tym zmartwychwstaniu Jego najbliżsi uczniowie dali swoje życie w imię Jezusa. W pierwszym czytaniu, w fragmencie z Dziejów Apostolskich, w fragmencie, w którym Piotr udaje się do Cezarei Morskiej, miasta położonego nad morzem, miasta odłożonego od Jeruzalem zaledwie 30 kilometrów. W tej Cezarei był garnizon rzymski. Piotr udaje się do miasta, które było zamieszkane głównie przez pogan. Udaje się do setnika, który był żołnierzem tego garnizonu. Piotr przemawia nie do swoich ziomków, ale przemawia do pogan. To jest jakby przykład pierwszej katechezy Kościoła, która jest jeszcze na początku swojego istnienia, swojej egzystencji. I w tej pierwszej katechezie to tajemnica zmartwychwstania Pańskiego jest obecna. To jest jakby główny temat, zmartwychwstanie Pańskie. Chrystus rzeczywiście powstał z martwych. Ten grób został pusty. On jest między tymi, którzy żyją. W następnych dniach, tygodniach będziemy słyszeć fragmenty z Pisma Świętego, które opowiadają o tym, jak Jezus ukazywał się swoim uczniom i rzeszą po zmartwychwstaniu. To jest jakby przypieczętowanie tej wielkiej tajemnicy Chrystusa. Chrystus żyje, żyje w nas, żyje w naszych sercach. Chrystus umarł, ale Chrystus głównie zmartwychwstał. Niech ten zmartwychwstały Chrystus wzbudzi was wiarę, nadzieję i miłość. Niech umocni w
wasze serca w tych trudnych nieraz momentach. Niech umocni serca tych, którzy muszą zarabiać ten chleb poza granicami tego miasta czy tego regionu, a w tych dniach mogą się spotkać ze swoją rodziną. Na pewno rozłąka nie jest łatwa w waszym życiu. Czasami trzeba zostawić żonę i dzieci i udać się gdzieś dalej, aby tam zarobić na życie. Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia tam na górze, aby się zjednoczyli różne partie, różne opcje polityczne, aby nasza ziemia, łomżyńska ziemia, miała te nowe miejsca pracy, aby nasi bracia i siostry nie musieli wędrować po Polsce i po świecie, aby zarobić szczerze i z trudem na ten kawałek chleba, aby i oni mieli przestrzeń, żeby życiową, aby tutaj założyć swoją rodzinę. Niech Pan zmartwychwstały da wam siły, aby te wszystkie problemy życia, ekonomii i życia nieraz rodzinnego przezwyciężyć. Niech natchnie was promieniem Bożej łaski i Bożej nadziei. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jedynego Pana, Bożego jednorodzonego, który jednorodzony, przez imię i kamy, Bóg z Boga, światło i ze światłości, był istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Stał się człowiekiem i krzyżowany umrzeć za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajma pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Świętując wyczekiwany dzień Paschy, w którym prawica Pańska okazała swą moc, wskrzeszając Chrystusa i czyniąc Go kamieniem węgielnym nowego świata, zanieśmy wspólną modlitwę o udział w wielkanocnych darach dla wszystkich. Módlmy się o niezłomną wiarę dla papieża Benedykta XVI, naszego biskupa Janusza i wszystkich pasterzy, aby przekazywali światu świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o jedność dla wszystkich chrześcijan, aby byli zgodnie
wyznawali wiarę w Syna Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za niewierzących w istnienie Boga i życie wieczne. Niech spotkają autentycznych świadków Chrystusa i wejdą na drogę prowadzącą do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących o powrót do zdrowia, poznanie sensu przeżywanych wydarzeń i odzyskanie radości życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, Mirosława Godlewskiego, Zbigniewa oraz rodziców Heleny i Bolesławy Godlewskich, Franciszka Alińskiego. Niech Chrystus da im udział w wielkanocnym zwycięstwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy usunęli z naszego życia stary kwas złości i przewrotności, a żyjąc w szczerości i prawdzie, byli dla innych dobrzy jak chleb. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Grażyny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Również o Boże błogosławieństwo dla Marii i Andrzeja Łębkowskich w 40-lecie sakramentalnego małżeństwa z prośbą o zdrowie i łaski dla nich i dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, niewysławiony w cudach zdziałanych dla zbawienia człowieka, przyjmij nasze modlitwy, które zmartwychwstały Syn przyłącza do swoich błagań i dokonaj w sercach wszystkich ludzi wielkanocnego zwycięstwa życia nad śmiercią, prawdy nad kłamstwem, łaski nad grzechem, przez Chrystusa, Pana naszego. Już prawie dzień jest,
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy siebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia w dali Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy święto, Panie Jezu, wyznajmy.
wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, z błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Janusza, biskupa Tadeusza, biskupów seniorów, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie ta. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas pacha ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest.
Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Za chwilę Komunia Święta będzie udzielana w każdej nawie Kościoła. Bardzo proszę, by ci, którzy są w ławkach, w nich pozostali do końca. W pierwszej kolejności do Komunii Świętej podchodzą osoby, które stoją na mszy świętej, a wszyscy w ławkach oczekują i potem sukcesywnie dołączają do procesji komunijnej. Thank you.
zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Wychodzisz z grobu, dnia trzeciego z rana. Lud niewierny trwoży się przestrasza. Zostań, Pan z nami.
Tobie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios chwały, Ciebie wielki ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie Boże i niebiosy. Cheruby, seraty nowe, ślą czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów króla sami. Pełne niebo skręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, prorokom pełen chwały. Tobie Tobie jest odwiesza, męczenników orszak wiary. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca i wezdrowa. Głosy ludu wschodzonymi, wielbi święta pieśń kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna swobodnie mówiste. Z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały i Chrystę. Rodzica, Syn z niech biega, by świat zbawić swoim słowem. Przyjąwszy się człowieka, nie zgadliłeś Pan niewolę. Byś pokruszył śmierci wroga, zar jej ośnień pęki do. Krajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. O prawicy ziemi złota, ale Ojca Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba strona, przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Proszę wzbudzi nas w niewoli, wspomóżonym grzechcom prawi. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogi swojej Chrystu dali. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zbrodni. Panie, lud sierocy, pomoc swoje, dziecko swoje. Rządź się broń po wszystkie lata, prowadź ziemią swoje rady. Wywień każdy władco świata, innym Twoje wyznaniami. Powiem nie do sławy Twoje czyny. Odmiłuj racz nas stary, od przelanych ust dziedziny. Zjaw swą litość w życiu całym, tym co rzeczą w tej odmieni. Tobie, Panie, za uwagę, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
życzenia biskupa Łomżyńskiego na Wielkanoc 2012 roku. Umiłowani bracia i siostry, radosne bicie dzwonu w naszych kościołach obwieściło zbawienną wieść. Po dniach cierpienia, męki i śmierci na krzyżu, po dniach złożenia w grobie, Chrystus powstał, jaśniejący blaskiem chwały. Zwyciężył płacz i cierpienie, pokruszył piekła kajdany, jak czytamy w hymnie Juczni Niedzieli Wielkanocnej. Przekonali się o tym świadkowie, niewiasty, które pierwsze ujrzały odsunięty od grobu kamień. Piotr, który wszedł do wnętrza i zobaczył leżące płótno oraz chustę. Apostołowie zgromadzeni w wieczerniku, uczniowie, ci w drodze do Emaus, jak i ci nad jeziorem Tyberiackim. Przekonujemy się o tym i my za każdym razem, kiedy we wspólnocie braterskiej jako Jego Kościół gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii. Odnajdujemy w Nim bowiem dziś tę samą żywą miłość, która 2000 lat temu otworzyła grób i rozerwała pieczęcie, która wybiegła na świat, by głosić nowe życie. Ten sam Kościół, przez wieki miotany rozmaitymi wichrami, uderzany deszczami, wezbranymi potokami, trwa nieprzerwanie i głosi niezmiennie, że jesteśmy odkupieni drogocenną krwią Jego Założyciela i powołani do nowego życia. Wraz z księżmi i biskupami życzę wam, moi umiłowani diecezjanie, aby zmartwychwstały Chrystus wniósł w rozmaite sytuacje, które was spotykają w życiu, pokój i radość oraz pewność, że On jest jedyną nadzieją człowieka. Janusz Stepnowski, wasz biskup. Życzymy księdzu biskupowi, kapłanom i wszystkim osobom konsekrowanym, by radość wielkanocnego poranka była radością spotkania ze zmartwychwstałym, by rozpromieniała ich powołanie i posługę naszemu Panu. Wszystkim naszym drogim parafianom i gościom życzymy, niech osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem napełnia serce nadzieją, niech ożywia wiarę i będzie źródłem radości. Proszę jeszcze o wysłuchanie ogłoszeń duszpasterskich. W dniu dzisiejszym mszy świętej o godzinie 8:30 nie będzie. Pozostałe msze święte według porządku, tak jak w każdą niedzielę. Jutro drugi dzień świąteczny, wielkanocny poniedziałek. Porządek mszy świętych będzie w tym dniu niedzielny. Pamiętajmy, że tradycyjnie jest to dzień, w którym w naszych kościołach zbierane są ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski i cele edukacyjne naszej diecezji. Wsparcie młodego pokolenia jest naszym prawem i obowiązkiem. Uczyńmy to nie tylko z poczucia obowiązku, ale i z miłości do Boga i Kościoła. Za tydzień będzie zbiórka do puszek na Caritas. Dzieci, które w czasie Wielkiego Postu zbierały jałmużnę dla biednych do skarbonek Caritas, złożą te skarbonki za tydzień w darze ołtarza na mszy świętej o godzinie 12. Niech sam Zbawiciel będzie nagrodą dla tych, którzy złożyli w ubiegłą niedzielę ofiarę na kwiaty do grobu Pana Jezusa. Wyrazy wdzięczności kieruję do sióstr, braci zakonnych, którzy przygotowali katedrę na uroczystości. Niech Pan Jezus nagrodzi wszystkich, którzy swoim staraniem dekorowali grób, czuwali przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i swoje modlitwy ofiarowali w intencji nie tylko naszej katedralnej wspólnoty, ale i całego Kościoła. Dziękuję również kapłanom za ich posługę ofiarną w konfesjonale. Księdzu infuatowi dziękuję za liturgiczne komentarze, alumnom naszego seminarium za oprawę liturgiczną. Oddzielne podziękowanie kieruję do chóru katedralnego i tych wszystkich, którzy ubogacali liturgię śpiewem.
tym wszystkim, którzy wzięli udział w urządzeniu procesji rezurekcyjnej, a w sposób szczególny dziewczynkom sypiącym kwiatki, mówiąc staropolskie, Bóg zapłać. Chciałbym jeszcze ogłosić, że w najbliższy piątek nie obowiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.